wolnej chwili w czasie wakacji warto odwiedzić Lubańską Wieżę Bracką, wzniesioną w 1318 roku, kryjącą w sobie wiele ciekawych historii i tajemnic. Kilka szczegółów ukazujących służbę strażnika miasta na wieży przedstawi Łukasz Tekiela i Andrzej Kukułka. Dotarliśmy do miejsca, które jest strzelnicą, które powstało prawdopodobnie w tym samym czasie co wieża, czyli w XIV wieku. Chcielibyśmy sprawdzić, w jaki sposób strzelnicę średniowieczną mogli ewentualnie wykorzystać strażnicy miejscy, czy też żołnierze na początku XVII wieku. Dlatego też przeprowadzimy krótki eksperyment. Tutaj członek grupy rekonstrukcyjnej, Andrzej Kukułka, w stroju XVII-wiecznego strażnika wejdzie do strzelnicy, do otworu strzelniczego i odda jeden strzał kukowy w stronę miasta. Na początku, aby załadować muszkiet, trzeba wsypać ładunek prochowy. Przygotowuję kulę i przybitkę i za pomocą stempla wbijam. Następnie podsypujemy nalewkę. Tak załadowany muszkiet jest już gotowy do strzału. Z tego miejsca strzelec mógłby trafić przeciwnika z odległości 50 metrów. Ognia! Jesteśmy w miejscu, które odgrywało bardzo ważną rolę w przypadku konstrukcji obronnych tego rodzaju jak wieża. Jest to, krótko mówiąc, średniowieczny wychodek o konstrukcji bardzo prymitywnej, ale jednak pozwalający zaspokoić tę podstawową potrzebę fizjologiczną. Wykurz klozetowy wychodził bezpośrednio na fosę miejską. I praktycznie rzecz biorąc, od końca wieku XIV lub od połowy XV, kiedy już Lubań nie dysponował dwoma liniami murów obronnych, ten wykurz klozetowy wychodził na linię międzymurze, czyli w zasadzie na drugą z fos miejskich. Lubań dysponował dwoma liniami fos miejskich. Jedna biegła bezpośrednio przed murami obronnymi, a druga biegła bezpośrednio w międzymurzu. Znajdujemy się w miejscu, które było w zasadzie najważniejsze, jeśli chodzi o wieżę bracką. Było ważne dlatego, że z pomieszczenia tego wychodzą, praktycznie rzecz biorąc, na każdą stronę świata dosyć duże okna, które jednocześnie mogą służyć za strzelnicę. Stąd strażnicy miejscy czy też żołnierze mieli wspaniały widok bezpośrednio na północ, na południe, wschód i zachód. Stąd wspaniale widać drogę prowadzącą na Czechy, stąd bardzo dobrze widać przestrzeń wewnętrzną miasta oraz widać drogę prowadzącą bezpośrednio na zachód. Tak więc z tego miejsca strażnicy mieli pełną kontrolę nad przestrzenią zarówno tą rozchodzącą się na południe od miasta, jak i wewnętrzną przestrzenią miasta. Za chwilę wejdziemy do pomieszczenia, które zostało wykonane w roku 1683 i zostało wykonane w chwili, kiedy górnym murzycom potencjalnie groził najazd wojsk tureckich. Lubaniacy obawiali się, że jeżeli Wiedeń w roku 1683 nie obroni się przed wojskami tureckimi, kiedy stolica Austrii padnie, wówczas przez bramę czeską, później łużycką, wojska tureckie wleją się na obszar Rzeszy. Wtedy Rada Miejska podjęła decyzję o wzmocnieniu fortyfikacji miejskich i na jej polecenie wykonano izbę przeznaczoną ściśle dla strażników. Z tego miejsca strażnik widział wszystko, co działo się na ulicy Brackiej. Pomieszczenie, w którym na co dzień przebywali strażnicy, czasami służyło również za miejsce, w którym wieszano dzwony zegarowe. Zazwyczaj miało to miejsce tuż po wielkim pożarze. Lubań kilkakrotnie padł ofiarą takich pożarów, ostatni raz w roku 1760 i wówczas 4 lata po tym wielkim, ostatnim pożarze lubańskim powieszono na wieży Brackiej dzwon zegarowy. Dzwon ten został oddany przez wybitnego ludwisarza Friedricha Kürnera, pochodzącego z Żar. Tak się szczęśliwie złożyło, że do dnia dzisiejszego
Wprawdzie dzwon się nie zachował, ale dysponujemy inskrypcją, która znajdowała się na tym dzwonie i dokładnymi danymi technicznymi tego dzwonu. Stąd też być może w przyszłości uda nam się odtworzyć dzwon zegarowy, który po ostatnim wielkim pożarze zawisł na wieży Brackiej. Pierwszą połowę XVI wieku w Lubaniu można określić złotym okresem w historii naszego miasta. W tamtym czasie Lubaniacy wznieśli okazały, jeden z najpiękniejszych we Górnych Łużycach, ratusz. Wznieśli potężny dom solny, czyli magazyn na sól i zboże, a także przeprowadzili generalny remont fortyfikacji miejskich. Na wieży Brackiej znajdujemy ślady tych prac. Na samym szczycie, wieniec wieży Brackiej, znajdują się znaki kamieniarskie pozostawione przez strzechy tutejszych kamieniarzy. Udało się zlokalizować trzy takie znaki, co świadczy o tym, że kamienie, które ułożono na wieńcu wieży Brackiej, wykonywało co najmniej trzech kamieniarzy. Po zbiciu tynków na blankach niższego zewnętrznego chodnika strzeleckiego czy obserwacyjnego widać, że konstrukcja zewnętrznego krenelarzu i tego niższego krenelarzu na przestrzeni wieków ulegała licznym zmianom. Po obrysie dawnego otworu widać, że blanki były zdecydowanie niższe i posiadały obszerne otwory, które umożliwiały większe czy bardziej efektywne wykorzystanie kolonów obronnych wieży. Dzięki tak dużym otworom łatwiej można było trafić przeciwnika, który stał bliżej murów obronnych, stał bliżej wieży Brackiej. Tą konstrukcję, którą widzimy wyżej, ceglaną, wzniesiono dopiero na początku XX wieku. Zresztą to, że wieża Bracka miała inny kształt krenelarzu otaczających dwa chodniki strzeleckie, można zaobserwować na podstawie najstarszej grafiki Lubania z 1691 roku. Tam wyraźnie widać, że one miały taki schodkowy oraz cylindryczny kształt. Wieża Bracka, ten najważniejszy, najbardziej okazały element lubańskich fortyfikacji, została wzniesiona w pierwszej połowie XIV wieku. Dawni kronikarze podają datę 1318 rok, przy czym należy pamiętać, że ta data ma charakter ogólny i odnosi się do całych fortyfikacji miejskich. A wiadomo, nie ulega to najmniejszej wątpliwości, że były one wznoszone przez wiele dziesiątek lat. Wieża Bracka została wzniesiona tuż przy najważniejszym bramie miejskiej, bramie Brackiej. Swoją nazwę natomiast zawdzięcza znajdującemu się w pobliżu klasztorowi franciszkanów. Makieta, której się przyglądam w tym momencie i którą macie Państwo okazję oglądać, sugeruje, że wieża Bracka znajdowała się w Międzymurzu. I tak rzeczywiście było, co najmniej od XV wieku. Natomiast wcześniej, w XIV wieku, w momencie, kiedy została wzniesiona, znajdowała się ona przed wyższą i jedyną linią miejskich murów obrony. Dopiero w chwili, kiedy dobudowano kolejną linię fortyfikacji, tą niższą, znalazła się ona w Międzymurzu. W momencie, kiedy została wzniesiona niższa linia murów obronnych, dobudowano również tuż przed nią półkolistą budowlę obronną, mającą kształt bastei, określaną jako barbakan. Barbakan służył wzmocnieniu obrony najważniejszego węzła bramnego, czyli bramy Brackiej. Tuż przed barbakanem biegła pierwsza fosa, druga znajdowała się bezpośrednio w Międzymurzu, przy czym obie fosy miały charakter suchy. Bezpośrednio nad fosą przerzucony był most zwodzony. Most zwodzony w czasach, kiedy nie było wyraźnego zagrożenia wojny, jak wynika z przekazów źródłowych, był usuwany i ostatni raz mosty zwodzone w Lubaniu zostały zamontowane w roku 1683 w związku z zagrożeniem tureckim. Patrząc na tą skomplikowaną, można powiedzieć skomplikowaną konstrukcję obronną, czyli dwie linie murów obronnych, szyja bramna, barbakan, wieża, zarysowuje się pytanie, z której strony wchodzono do wieży Brackiej.
Dzisiaj dostajemy się do niej od strony parku. Wejście jest na poziomie gruntu, natomiast pierwotnie było inaczej. Pierwsze wejście do wieży Brackiej, to, które zostało wykonane w XIV wieku, musiało znajdować się bezpośrednio od strony miasta. Stąd też możemy snuć przypuszczenia, że dzisiejsze wejście, które przejście przez wieżę Bracką, które łączy ją bezpośrednio z budynkiem stojącym przy ulicy Brackiej, noszącym numer 12, jest tym pierwszym, najstarszym wejściem do wieży. Drugie, prawdopodobnie 15-wieczne, dzisiaj widoczne jest tylko od środka wieży i łączyło się bezpośrednio z szyją bramną lub barbakanem. Natomiast trzecie wejście zostało wykonane, to najniższe na poziomie gruntu, zostało wykonane prawdopodobnie w wieku XIX albo na początku wieku XX i służyło ewidentnie celom praktycznym. Natomiast te dwa wcześniejsze wejścia miały wyraźnie charakter obronny. Wieża Bracka ma wysokość około 45 metrów. Grubość murów podnóża są 3 metry, nieco wyżej te mury stają się już nieco cieńsze na wysokości 5 kondygnacji, drewnianej kondygnacji, tam gdzie znajduje się wykurz klozetowy. Ta grubość murów wynosi około 2,5 metra. Wieża Bracka ma potężne walory obserwacyjne. Z niej widać zarówno przestrzeń miasta, bardzo dobrze wewnętrzną przestrzeń miasta, jak i jego przedpole. To przedpole, które rozciąga się na południe i na południowy zachód i na południowy wschód od miasta. Natomiast wieża Bracka posiada niskie walory obronne, jeśli chodzi o przestrzeń znajdującą się bezpośrednio przy niej, czyli posiada tak zwane pola martwe. Przeciwnik, który chce zdobyć wieżę, czy wróg, który chce zdobyć wieżę i znajduje się bezpośrednio przy niej, może się czuć w pełni bezpieczny. Trafić kogoś, będąc na szczycie wieży, obojętnie czym, jest praktycznie niemożliwe. Na przestrzeni wieków wieża Bracka, zgodnie z tym, co mówią przekazy historyczne, została zdobyta przy użyciu siły tylko raz. Miało to miejsce w roku 1631, a zdobywcami mieli być husyci. Mając na uwadze fakt, że ten przekaz pojawia się dopiero w XVI wieku w jednej z kronik miejskich, należy, niekoniecznie trzeba przyjmować zapewnień, że takie wydarzenie miało miejsce. Być może ten opis ma charakter toposu i miał służyć jego autorowi do pokazania heroizmu mieszczan. Tam jest tak wiele wątpliwych punktów przy opisie zdobywania wieży, że na dzień dzisiejszy historyk musi ostrożnie traktować ten przekaz. Natomiast w XVII wieku, w czasie wojny 30-letniej, miały miejsce dwukrotnie wydarzenia, które koncentrowały się o charakterze militarnym, które koncentrowały się na wieży. Dwukrotnie wieża stanęła w obliczu walk, które miały się toczyć właśnie o nią, ale w momencie, kiedy raz to armia saska, raz szwedzka wyraźnie zadeklarowała chęć zdobycia tej wieży, obrońcy zdecydowali o kapitulacji. Na przestrzeni wieków również dwukrotnie próbowano wieżę Bracką rozebrać. Te wydarzenia miały miejsce również w okresie wojny 30-letniej. Wieża Bracka ostała się, natomiast zasadnicza część tych elementów obronnych służących obronie Bramy Brackiej została rozebrana w wieku XIX, w latach 30. Wieżę Bracką pozostawiono i stała się symbolem naszego miasta i tak jest do dnia dzisiejszego. Wieżę można zwiedzić od poniedziałku do piątku w godzinach 11, 13 i 15, natomiast w sobotę i w niedzielę w godzinach od 10 do 14. Zwiedzanie wieży Brackiej odbywa się w okresie od maja do października.